Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj prawdziwych dziennikarzy już nie ma, prawdziwych reporterów już nie ma, są sami szmaciarze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No środki masowego przekazu, no to już nie jest przekaz, to już jest po prostu jedna wielka propaganda komunistyczna z jakiegoś powodu. Kiedyś dziennikarze pisali prawdę, pisali jak jest, teraz to już jest misja komunistyczna i oni po prostu wszyscy działają. No uwielbiają socjalizm, uwielbiają, no bo czują się tam bezpieczni i tam czują pieniądze. Zrobienie błędu jest ludzkie, tak? A wybaczenie jest boskie, tak? Takie jest powiedzenie. No ale teraz wygląda na to, że środki masowego przekazu i wszyscy ci, co kontrolują, no to uważają, że wybaczenie, że oni wybaczają, czyli że oni są bożkami, dnia dzisiejszego. To, że żurnaliści, dziennikarze narozrabiają, naoszukują, wypisują bzdur, no to kiedyś to było krytykowane. Ci ludzie po prostu byli nieuznawani za prawdziwych dziennikarzy. Dzisiaj po prostu są wynagradzani. Oni są wynagradzani jak towarzysze partii komunistycznej. No, mogą robić błędy wtedy, jeżeli robią prawidłowe błędy, no i są w prawidłowej partii politycznej, czyli wszyscy komuniści nigdy nie zostaną opieprzeni, zawsze zostaną wynagradzeni. CNN, czyli komunistyczny news network, no już przechodzi sam siebie, Jeffrey Tobin, no to onanizował się w czasie spotkania, zdecydował się, że potrzebuje sobie zrobić dobrze. Wywalili go trochę na pysk, no ale z powrotem przyjęli do CNN. No, jeżeli to byłby prawicowy, konserwatywny jakiś reporter czy dziennikarz, no to wiadomo, co by się stało. To po prostu jest dwulicowość. Lewica jest po prostu dwulicowa. Cokolwiek komunista zrobi, jest wybaczane. Cokolwiek konserwatysta zrobi, to jest pamiętane przez dziesiątki lat. No ale jest kretynem, tak? No ale co on robi? No on pcha komunizm. On pcha, ciągnie ten wózek komunistyczny. Także, że korupcja, czy te zakłamanie, czy oszustwo nie ma znaczenia. Dopóki jesteś w partii, partia cię utrzyma. Trzeba pamiętać, że środki przekazu, no to już nie jest sam przekaz sam w sobie. Przekazem samym w sobie, no to jest misja komunistyczna. To jest misja komunistyczna i dopóki robisz, jesteś misjonarzem komunizmu, no to wszystko, jakiekolwiek błędy nie popełnisz, jakiekolwiek pomyłki nie zrobisz, nie masz żadnego znaczenia. Nie ma oceny, nie ma rozpoznania, co jest dobre, co jest złe. Misja komunizmu po prostu musi zwyciężyć. No i oni zwyciężają. Wszystkie dane statystyczne, wszystkie rzeczy, które są robione, no to jest dla misji. To jest dla misji komunizmu. Wszyscy dziennikarze, oni po prostu działają jak te mrówki, jak ci żołnierze, towarzysze partii 100 lat temu w Rosji. Oni to dla wspólnego dobra ciągną ten wóz. No i to jest ta hegemonia. To jest w zasadzie jedyne prowadzące przez partię komunistyczną i oni nazywają to, że to jest czystość moralna. To jest czystość moralna. To jest po prostu absurd. CNN pokazał swoją postępowość, pokazał swój właśnie komunizm w tym, że przyjął z powrotem tego Jeffrey'a Tubina, ale to nie jest pierwsze
pierwsza rzecz i nie ostatnia. Ciekawe jest też, że Columbia University, czyli Uniwersytet Columbia, oni przyznają nagrody Pulitzera, Józefa Pulitzera, no i to jest jeden wielki cyrk, to jest taki sam cyrk jak Nagroda Nobla. Wszystkie te nagrody Pulitzera z Uniwersytetu Columbia, no to teraz to nie jest zaprawdę, to nie jest zaprawdę, to są jakieś takie sowieckie czerwone gwiazdy komunistyczne i to jest przyznawane za wszystkich dziennikarzy, którzy piszą te najróżniejsze bzdury o sprawiedliwości społecznej. Wszyscy ci, co piszą od strony komunistycznej, czy o ekonomii, czy o matematyce, atakują białe przywileje, cokolwiek atakują idiotycznie, no to zawsze dostają nagrody. W zeszłym roku nagrodę Pulitzera, to już w ogóle kretynizm jest kompletny. Dostała osoba, która filmowała te 9 minut, kiedy George Floyd był pytany przez 9 minut, czy da się poddać. I bydlaki nie pokazali 20 minut wcześniej, jak oszukał Hindusa $20, nie pokazali, jak uciekł z radiowozu, nie pokazali, jak wcześniej przez godzinę siedział z handlarzem narkotyków w samochodzie, nie pokazali wszystkich innych rzeczy, tylko pokazywali te 9 minut, po których też nie umarł, był naszprycowany, także nagroda Pulitzera to jest po prostu wstyd, i hańba. Po prostu, już każdy normalny to po prostu się śmieje się, to kiedyś padnie, tak, to wszystko po prostu padnie pod własnym naporem, tak samo jak i Nagroda Nobla, ta bańka tych kretynów, którzy są przekonani o słuszności, po prostu oni się zorientują, że król jest nagi. Następna nagroda, Nagroda Pulitzera, to była dla New York Times, to była nagroda za ten projekt 1619. Projekt 1619 to jest taki, że komuniści amerykańscy wykorzystują czarnych, no i w zasadzie mówią, że Ameryka to przez od początku Ameryki, no nie Stanów Zjednoczonych, bo Stanów Zjednoczonych to nie było. Stany Zjednoczone powstały w zasadzie 1776 rok, kiedy kolonie amerykańskie, 13 kolonii amerykańskich zrobiło bunt koronie angielskiej, Londynowi, no i starały się zostać wyzwolone. No wojny były nieustannie z Kanadą, 1812 rok z Anglikami też była wojna, o tym się nie pisze, to 50 lat, powiedzmy 50 lat, niecałe 50 lat po wyzwoleniu, no ale dzisiejsi komuniści starają się zniszczyć historię Ameryki, no i w zasadzie mówią, że Ameryka to się zaczęła od 1619 roku, kiedy pierwsi Murzyni wylądowali w Ameryce jako niewolnicy. No trzeba pamiętać, że tych Murzynów, no to Tutsi łapali Hutu, czy Hutu łapali Tutsi i zamiast ich zabijać, no to po prostu ich sprzedawali Żydom i Arabom na wybrzeżu, a Żydzi i Arabi wysyłali ich do Nowego Świata. No Anglia przez długi okres czasu handlowała, później przestała. Brazylia handlowała, czyli Portugalia, Hiszpaniola, czyli dzisiejsza Haiti i Republika Dominikańska. Także wszyscy handlowali. W Europie też byli chłopi pańszczyźniani, także to nie jest jedna wielka sprawa, ale
Ale właśnie ta nagroda za 1619, czy nagroda za nagranie tego bandziora George'a Floyda, no to pokazuje. Także jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły, napiszcie coś, że nienawidzicie białych chrześcijan heteroseksualnych, no to wtedy wyślijcie to na adres Nowy Jork, Uniwersytet Columbia, do Rady Nagrody Pulitzera. Na pewno wam ją przyznają. Tylko musicie żygać na normalnych i wtedy nagroda Pulitzera wam się zostanie wam przydana. Rzeczywistość jest inna, tak? Dla normalnych rzeczywistość jest inna i można zobaczyć to, że jednak kłamstwa tych gazet wychodzą, no i normalni czytają, tak? Ostatnio ten inspektor generalny z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oświadczył, co się działo. Jest taki park Lafayette, no to jest naprzeciwko Białego Domu, no i wszyscy ci szmaciani dziennikarze i dziennikarzyny i dziennikarki, oni krzyczeli właśnie, że Trump wygonił wszystkich tych protestujących z tego parku po to tylko, żeby mieć takie zdjęcie, w którym dużo ludzi podkreśla to, że trzymał Biblię, ale trzymał Biblię tytułem do dołu, czyli jakoś tak odwrotnie niż by mógłby czytać, znaczy tytułem do góry, czyli nigdy by tak nie trzymał, żeby go czytać, tak? No bo tytuł powinien być do dołu, no bo się otwiera, no rozumiecie o co chodzi, no ale wszystkie te szmatławce, wszyscy ci kretyni dziennikarcy to krzyczeli, że Trump potraktował tych protestujących, pokojowo protestujących, gazem łzawiącym, żeby wykorzystać ten moment do zrobienia zdjęć przy kościele świętego Jana, no to było jedno wielkie oszukaństwo, no bo jak zrobili całe te badania i całe te śledztwo, to się okazało, że policja parków narodowych po prostu podjęła decyzję, żeby wygonić tych protestujących, no bo to za długo trwało, a później decyzja to, że Trump tam pojechał, no to nikt nawet o tym nie wiedział, to było bardzo takie spontaniczne, no ale gazety nieustannie pisały właśnie na przed wyborami, tak, no bo to wszystko te komunistyczne kopertowe wybory, te komunistyczne oszukiwanie w gazetach, no to właśnie to była ta fabrykowanie tego wszystkiego i oni ciągle pisali wszystkie te gazety, te historie to były, że Trump zagazował pokojowych protestujących. No i dostawali nagrody Pulitzera. No i inne jeszcze bzdury, którzy komunistyczni dziennikarze pisali, no ta nieustanna sytuacja, że ruski rząd, sowiecki rząd wpłynął na to, że Trump wygrał. Do tego następne oszukaństwo to było to, że Ruscy dawali nagrody Afganistańczykom za zabijanie Amerykanów. To też dostawali nagrody, to było sfabrykowane, wyssane z palca. Wszystko też było w sprawie, no zakłamanie było, że ten COVID uciekł z laboratorium chińskiego, no to tam też była jedna wielka komunistyczna walka, żeby mówić, że to była nieprawda, że to nie było w chińskim laboratorium. Nieustannie wszystkie dziennikarze, wszystkie te szmatławce podkreślały pokojowe spalanie i plądrowanie,
szabrowanie miast amerykańskich. Tam zawsze było pokojowo, tam zawsze można było chodzić bez maseczek, tam zawsze było wszystko ładnie, cacy, cacy. No wszyscy normalnie widzieli. Widzieli, jakie to było jedno w jedne oszustwo. No dziennikarze kłamią, tak? Kłamią komunistycznie, no po prostu sprzedali się aż do końca. No a najgorsze jest to, że oni krzyczą o tym, że Trump, no to jest wielkie oszukaństwo, że mówi o ukradzionych wyborach. No Clintonowa krzyczała o ukradzionych i nie było kopert, i wtedy nie było. Wstyd i hańba dla dziennikarzy to jest jedna wielka tragedia, że oni nie zdają sobie sprawy, że oni nie zdają sobie sprawy, że już w zasadzie to nieustanne kłamstwo i oszukaństwo i robienie z ludzi wariatów, no to już nie działa. To większość normalnych już się zorientowała. Najwyższy czas, żeby nienormalni połowa chociaż zaczęła przeglądać na swoje własne oczy, no bo to jest fikcja, to jest oszukaństwo, to jest bajki, bo nikt poza nienormalnymi komunistami nie wierzy w te bajki, a oni jeszcze wierzą. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, to jest strzałeczka o subskrypcji, przepraszam, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Wszyscy konserwatywni, wszyscy republikanie, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli macie prawo głosowania, głosujcie, nie dajcie się zastraszyć wariatom. Będzie lepiej. No na razie będzie gorzej, ale na końcu będzie lepiej. Przekaz dla socjalistów, popatrzcie się, co Biden zrobił, popatrzcie się, co on robi na tym G7 czy w Europie. No z Putinem ma się spotkać, następny będzie cyrk. Syrię mylił z Libanem, nie jest dobrze z tym człowiekiem. No z Ameryką też nie będzie dobrze. Także przejrzyjcie na własne oczy, zacznijcie głosować konserwatywnie. Zdrowia dla normalnych.